z tej strony Elien, witam Was w SSO przy kawie. Witam Was nie tak radnej porze jak ostatnio. Ostatnio było to o 5 rano. Witam Was w obozowisku Nika. Trochę mi się język plącze dzisiaj, nie mam pojęcia czemu. Ostatnio ktoś zarzucił mi, że mam bardzo monotonny i nudny i bez wyrazu głos. No, jeżeli ten ktoś będzie nagrywał o 5 rano po 3 godzinach snu, to ja myślę, że będzie miał lepszy głos, ale oczywiście na co dzień też mam taki nudny i bez wyrazu głos. Jezu, jest za jasno i ja nie widzę myszki. Ojojoj, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale damy radę. Damy jakoś radę. Dobra, no to co? Zobaczymy, co Nick od nas chce i co będziemy dalej dla niego robić. Teraz powinna być jakaś poczta. Możesz pojechać do skrzynki z przychodzącą pocztą i sprawdzić, czy coś dostarczono. Okej, okay. Zaczynam żałować, że te skrzynki są tak daleko, ale ta skrzynka jest obok ciebie, no halo. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba chodzi o tą skrzynkę, więc hello, no przecież kurka wodna. To jest bardzo blisko. Warunki spełnione. Otrzymaliśmy jakiś liścik. Otrzymaliśmy jakiś liścik i to jest list od AAE. Tak jest. Widzisz, cudownie, list od AAE. Powiedzieli, że całkowicie będą wspierać moją ekspedycję tutaj w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. I wkrótce powinienem spodziewać się od nich wsparcia. To świetna wiadomość. Piszą też, że są szczęśliwi, słysząc, że jestem żywy i myśleli, że zniknąłem na zawsze. Musimy naprawdę Ci podziękować, Lilian. No ba, pewnie, że tak. Okej. Okay. Poczekajcie, szukam czegoś ciemnego, żeby tą myszkę sobie ogarnąć. O, już mniej więcej wiem, gdzie jest. O, Lilian, jesteśmy. Wygląda na to, że obozowisko nabiera jakiegoś kształtu i potrzebuje udoskonaleń, aby podnieść poziom komfortu. Czy w tym miejscu da się podnieść poziom komfortu? No nie wiem, ktoś może, kto lubi zimę, to może się da, ale ktoś, kto zimę tak bardzo nie lubi, to się nie da. To się nie da. Ale najważniejsze jest to, że zaczęliśmy i otrzymaliśmy wsparcie od AAE. Super. Nasza poszukiwawcza ekspedycja może zacząć się naprawdę. Chcesz pomóc mi w odkrywaniu dud? No pewnie, że chcę, tylko pytanie jest takie, jak bardzo będę lamić, bo ja tego bardzo nie lubię. Jeśli chcesz pomóc Nikowi, pewnie, że chcę pomóc Nikowi w dud, bo nie mam innego wyjścia. Fantastycznie, kapitalnie, jesteśmy zespołem. Jako podziękowanie każdego dnia w tym tygodniu zamierzam dzielić się z Tobą informacjami, wszystkim, co wiem o tym miejscu. No dobra, widzę, że bardzo mocno mi ufasz. Dostaliśmy przepiękną kurtałeczkę, która wygląda tak. Nie jest jakaś bardzo przepiękna. Widziałam ładniejsze rzeczy. No dobra. No właśnie. Co ciekawego macie do jedzenia? Tam się dzieliliście w tamtym tygodniu komentarzami, że macie kawę, że macie to, że macie tamto. Ja mam dzisiaj kawę plus sernik, ale nie będę tego sernika jadła na nagraniu, bo tyle live'y traktuję trochę bardziej prywatnie, powiedzmy. I chcę być bardziej dla Was, tak domowo. O tyle odcinki jednak, no nie będę jadła na odcinkach, ale kawusie mam, więc na pewno będzie fajnie. Dobra. Można zbadać i znaleźć rzeczy na wiele różnych sposobów. O proszę! Niektóre sposoby są lepsze od innych, a niektóre są słabsze. Powinnaś wiedzieć, że różne podejścia są potrzebne do różnych celów. Należy zadać sobie pytanie, co jest celem mojej wyprawy. Odpowiedź, która Cię oświeci, sprawia z kolei, że jest to dla Ciebie jasne. Okej. Okay. Jaki sprzęt powinnaś zabrać ze sobą? No. Chcę, abyś dokończyła rysowanie tego obszaru na mapie. Będziesz potrzebowała mojej rozpoczętej mapy, później oraz pióra oraz lornetki,
aby sprawdzić każdy kąt oznaczał, ozna, i kąt oznaczyć. O Jezu, jak ja dzisiaj strasznie zamulam. Stanowiska i wiele więcej. Chcę również otrzymać obóz z niektórych miejsc. Obraz, Boże, obóz. Ej, co się dzisiaj tam dzieje? To jak grzebamy SSO. Dlatego najprostszy będzie aparat. Ze wszystkich rzeczy potrzebujesz mapy, długopisu, lornetki ze starymi statywem, sorry, tak myślałam, i aparatu, które powinny stanowić pełne wyposażenie do tego zadania. I to jest to zadanie, którego się właśnie obawiam, bo go strasznie nie lubię. To jest reputacja. Poślę cię do miejsc, które chcę udokumentować i uzupełnić na mapie. Nie zapomnij zabrać ze sobą rzeczy, których będziesz potrzebować przy odkrywaniu nowych terenów. Odkrywca nie może tracić z oczu swojego sprzętu. No to prawda. Zrozumiano? To nie jest mój sprzęt, ale zrozumiano. Dobra, słuchamy instrukcji. Tak więc podsumowując, będziesz określać na podstawie trójkąta odległość między różnymi miejscami, aby dokończyć zaczętą już mapę. Oraz będziesz fotografować sprzętem, który dostałaś ode mnie. Czy wszystko jest jasne? Tak, proszę pana, wszystko jest jasne. Nie cierpię tego zadania. Nie cierpię. To są trzy zadania, których nie cierpię. No ale dobrze, jak trzeba, to trzeba, prawda? Dobra, już. Och, chcesz przetestować sprzęt w pierwszej kolejności. Inteligentne, prawdziwi odkrywcy oczywiście najpierw testują swój sprzęt. Aby to zrobić, weź sprzęt i spróbuj udokumentować miejsce tam na skraju obszaru, ok? Jedź tam i wróć do mnie, jak sprawdzisz wszystko, a ja dam ci kilka rad, jak udoskonalić swoje dane przed wyruszeniem na ciężką wyprawę. No dobra. Przetestuj sprzęt badaczy do poszukiwań. Ok, korzystaj z urządzeń w określonych miejscach na obszarach. Ok, obozu. No dobrze, tutaj mamy właśnie na obszarach obozu, ale wiem, że potem nie będzie na obszarach obozu, tylko będzie już na jeziorze. Tu mamy, zobaczcie, pojawił nam się balon, więc się bardzo cieszę. Gdzie mam tu jechać? Gdzie mam tu jechać? Dobrze jadę? Dobrze chyba jadę. Dut jest dla mnie dosyć ciężkie, dlatego że jest mega jasne. Chociaż lubię tą miejscówkę troszeczkę, to jednak jest dosyć ciężkie. Wolę jednak wieczorem lub rano. No dobra, no dobra. Co ja muszę tu zrobić? Tutaj mamy, o właśnie, tu mamy migotki. Pewnie będę musiała zejść z konia, więc od razu sobie go zostawimy. No chodź, chodź. Tutaj musimy użyć sobie aparatu. Proszę bardzo. Ej, ale halo, co jest? To sorry, nie to. Dobra. Tak, i to są całe questy. To są całe questy. Dobrze. Tutaj będziemy musieli sobie użyć czego? Tutaj właśnie aparatu też. Dobra. Kolejna fotka. Stryk. I tutaj akurat pojawiło się ten dźwiękowe powiadomienie, że stryknęliśmy fotkę. Dobrze, tutaj. Halo, halo, czego tutaj? Tutaj musimy wypełnić list, więc trzeba włożyć to i trzeba potem to wypisać. Tutaj mamy znowuż aparat. I tu jeszcze mamy listy. No dobra, te listy trzeba by było ogarnąć. Czy coś. Tak, trzeba ponownie. A, muszę zabrać tą mapę. Dobra, rozumiem. Zapomniałam, jak to się robi w ogóle, słuchajcie. Tu będzie lunetka, tak myślałam, że będzie lunetka. Dobra. I musimy w nią sobie kliknąć, po to, by spostrzec, co ciekawego mamy.
Mamy ten. Jaka ta Lika jest mądra, prawda? Moment, po prostu, kurde, dostała zadanie i już wszystko wie, jeżeli chodzi o archeologię, bardziej o odkrywanie. Lunetkę żeśmy zabrali, dobra. Chodź koniś. Chodź koniś. Nie, chcę cię głaskać, bo nie teraz, mamy robotę do zrobienia. Więc już idziemy sobie do Nika. Sprzęt przetestowany, to nie było jakoś bardzo trudne, gorzej będzie na jeziorze, takie jest moje zdanie. Okej, mam dobre przeczucie. Myślisz, że możesz przytrzymać aparat trochę wyżej i dopasować czas otwarcia migawki do innej ekspozycji, aby uniknąć ziarna na zdjęciach? Mówisz, że wszystko działa, gotowa na przygodę? No powiedzmy. No powiedzmy. Tak więc proszę, weź aparat i wyrusz w pierwszą prawdziwą wyprawę. Myślę, że możesz zacząć ze zwiedzaniem i udokumentowaniem zamarzniętego jeziora. Tutaj niedaleko jezioro jest centralną częścią krateru. Poziom wody jest obecnie o wiele niższy niż kiedyś. Gdy jezioro wypełniło krater po samą górę. No tak, to coś się musiało stać, że to jezioro się obniżyło. Jak zawsze z lodem bądź ostrożna i musisz być bardzo, bardzo ostrożna, aby nie wpaść do lodowatej wody. No to jest nic nieprzyjemnego. Wróć do mnie, kiedy uda Ci się udokumentować cztery punkty zaznaczone na zamarzniętym jeziorze w dolinie. Okej, Boże, pies tam się ciska, bo pies oczywiście śpi do góry jajkami, więc trzeba tam trochę pociskać przy tej drewnianej ściance. Więc wybaczcie za jakieś huki i pukania. Dobra, mamy sobie jeziorko i musimy sobie tutaj skręcić i mamy sobie kilka focięcji do zrobienia. Mogę podejść bliżej. Dobra. Okej. Tu mamy fotki tylko, czy tu mamy ten? Wszystko, bo dostaliśmy wszystko, więc Te zdjęcia tu są bardzo ładne swoją drogą. Ja je osobiście bardzo lubię, ale po prostu, no jest to. Nie lubię tych misji, no nie lubię, no po prostu są takie. Wiecie, nie? Trzeba szukać, znajdować i w ogóle jeździć, a w ogóle najgorsze to jest archeologia. Aczkolwiek mam nadzieję, że kiedyś tam tą archeologię ogarnę na tej Lilce. Że nie będzie to jakiś wielki problem, żeby to ogarnąć. Co tu ciekawego? Kurczę, w ogóle wiecie co, nie byłam jeszcze. Ładnie się woda odbija. Nie byłam jeszcze w ogóle z psem. Jest godzina 9:23. Wstałam sobie z godzinkę temu dopiero i słuchajcie, nie byłam z psem, bo pada po prostu, a pies, jak to bokser, nie ma ochoty wychodzić na deszcz i zimno. Dobra, tutaj znowuż aparat. Boże, co on tam robi? Znowuż aparat i znowuż bardzo ładne zdjęcie. Bardzo, bardzo ładne zdjęcie. Dobra, czy coś jeszcze? Aha, listy jeszcze. No dobrze. No to już, proszę bardzo. Znaczy listy, musimy mapkę uzupełnić. To ja to nazywam listami. Dobra, i tu. Okej. No i co, no ja sobie będę tak codziennie postaram się dokoksać, po to, żebyście potem szybciej mieli odcinek z dud. Tak samo z dwóch będzie trzeba po prostu koksać tą postać. No ale zobaczymy. Na razie skończmy to unika, a dopiero potem będziemy ogarniać dud. Dobra, lecimy sobie na kolejny punkcik. I może ja już to ogarnę wszystko i do Was po prostu wrócę, co? Bo tych punkcików jest troszeczkę i nie ma sensu, myślę, że przedłużać na siłę nagrania. Więc ja bym sobie po prostu ogarnęła i do Was za chwilkę wróciła, już jak będę przy Niku, bo w sumie niczym to się naprawdę tutaj nie różni. Wow! O, ała. Mówiłam, że to nie jest nic przyjemnego. Ja już nie pamiętam, jak się w dud jeździ, nie pamiętam, jakie są skróty, nie pamiętam, jakie są drogi tutaj, słuchajcie, no nie pamiętam tego zupełnie. Chyba trzeba będzie jechać naokoło, bo tu nie przeskoczymy, nie ma opcji.
więc Boże, gdzie mam jechać? Więc jest to dosyć kiepskie, ponieważ ja po prostu zapomniałam co i jak, niestety. Zapomniałam co i jak. I no, ale gdzie mam jechać? Jak ja mam tam wjechać? Halo? Halo? A bo tu mam jechać, a nie tam. Boże, gdzie ja tam się pchałam w ogóle? A tam jest przejazd. Tam jest przejazd, to nie jest tak, że tam nie ma przejazdu. Bo przejazd tam jest, tylko trzeba tam ogarnąć. Dobra, to jesteśmy przy kolejnym punkcie, więc oj, tu jest ten piękny Dinuś. Tak. Gdy dinozaur, myślę, że tu Lilka coś odkryła. Dobrze, to co? Ja za chwilkę wrócę Słuchajcie, przy Niku. helikopter leci. Leci helikopter tej pani, co się zaraz rozbije. Tylko ja nie wiem, gdzie on jest. Tam się rozbije. No właśnie. Gdzieś się. Nie, tam się rozbił. O Jezu, tam daleko. Gdzie on się rozbił? Znaczy wiem, że gdzieś w lesie, nie? Tutaj ten. Tak czy inaczej, słuchajcie, no, już się dzieje na Lilce, już się na Lilce dzieje. On się rozbił tam, a ja go w ogóle nie widziałam, słuchajcie, to jest takie przykre, że go znowu już nie widziałam. Tak czy inaczej, on się rozbił gdzieś tutaj. On się rozbił gdzieś. No nie tutaj, nie tutaj. On się rozbił tam przy lesie. Szkoda, że go nie było widać. Nie wiem, powiedzcie mi, czy wyście widzieli ten helikopter, jak on leciał, bo ja się patrzyłam teraz, ja go nie widziałam. Jeszcze spojrzę poza nagraniem. Tak czy inaczej, już jedziemy do Nika. I słuchajcie, zawsze ten stres, kiedy się jechało do Nika. On się rozbił tamten helikopter, tam w lesie. Ten stres, kiedy się do Nika jechało, żeby się nie, tylko nic nie stało, żeby się nie wylogować, żeby się nie wylogowało, tak? W sieci. Żeby coś tam, zawsze miał taki stres, właśnie taką presję czasu, żeby szybko zdążyć. Żeby tylko się nic nie stało z tymi questami, które mam. No, to była taka ostra presja czasu. Ktoś na haflingerku, właśnie myślałam o tym, czy by nie wziąć haflingerka dzisiaj. Dobra. Wow, więc znalazłeś ukrytego dinozaura. Słyszałem tylko o tym we wcześniejszych raportach z podróży poprzednich odkrywców i zawsze chciałem zobaczyć się to na własne oczy. No to wzięło, musisz iść. Czuję dziwne uniesienie po odnalezieniu tego szkieletu, jako pewnego rodzaju więzi z przeszłością, którą mogę poczuć pod własnymi palcami, jak pewien rodzaj déjà vu. No, déjà vu jest fajne i niefajne jednocześnie. Okej. Co za wybitne zdjęcia zrobiłaś? Muszę dokładnie zbadać te nowe informacje, które się pojawiły i być może będę potrzebował kolejnych, być może powinienem wysłać raport do AAE, próbując jednocześnie uzyskać od nich więcej informacji. Musimy wiedzieć więcej. Okej, musimy wiedzieć więcej. A tam się rozbija profesor Einstein, z tego co pamiętam. Więc no. Okej, próbki szkieletu. Proszę, proszę, wiercenie. Okej. I poczta w dolinie. No dobra, no to robimy w sumie, robimy, no bo dlaczego nie? Musimy przeanalizować szkielet. Pobierz próbki szkieletu z różnych miejsc za pomocą tego narzędzia do testowania. Dział paleontologiczny z AAE przetestuje później próbki, które wyślemy. Co powiedziałem? Polenta? Nie, haha. Polenta jest pyszną kukurydzianą owsianką. Haha. Nie znam w sumie. Paleontologia. Paleontologia to nauka o życiu prahistorycznych organizmów i ich ewolucji. Fajnie, co? No pewnie, że fajnie. Fajnie, że mamy jakiś walor edukacyjny. Wygląda na to, że jesteśmy w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, jak paleontolodzy. Jesteśmy prawdziwymi naukowcami. Wow! Okej, użyć sprzętu paleontologicznego, aby pobrać próbki. No dobrze, to użyjemy. Idziemy dalej i musimy tam tej pani Einstein pojechać jeszcze, albo może później. Lud jest stary. Dla naukowca świadczy to o przeszłości. Jeśli studiujesz różne warstwy lodu, myślałam, że coś źle przeczytałam, jak to u mnie, możesz uzyskać jasność co do tego, jak wyglądał tutaj klimat. Lód na jeziorze został prawidłowo zabezpieczony przed wpływami zewnętrznymi od wielkiego załamania w 1912.
AAE wyraziło duże zainteresowanie w tej sprawie i poprosiło o wysłanie im próbek lodu do analizy. Dobra, ciekawe w jaki sposób. No dobra, jakąś lodóweczkę musieliby tutaj ogarnąć. Podczas gdy znajdziesz się na cienkim lodzie, może weźmiesz kilka próbek lodu. Weź proszę to wiadro do lodu i wywierć kilka próbek, które możemy wysłać do AAE. No dobrze, dobrze, wiercę. Będę wiercidełkiem. Och, Lilian, czy nie wydaje ci się, że coś szaleści w skrzynce pocztowej? Sam się rusz dupę swoją, a nie kurka wodna mnie wysyłasz parę kroków dalej. Obiecuję, usłyszałem dokładnie, dokładnie, czy możesz podjechać i odebrać list. Ja w tym czasie poszukam moich okularów. No serio, naprawdę, no poszukasz okularów, ale to jest tak blisko, że aż wstyd po prostu, kolego. Aż wstyd po prostu, że nie chcesz podjechać sam. Tudum, fajnie, tudum, dostaliśmy tudum. List, okej, okay. Po prostu list. Okej. Możemy go już sobie odebrać. Odebrałaś list? Wiedziałem, tylko spójrzmy. Nie mogłem znaleźć moich okularów, ale ten list jest napisany tak idealnie, że nie powinienem mieć problemów z jego odczytaniem. Okej, okay, mamy tutaj dalszy ten, więc pierw pojedziemy sobie nawiercić te dziurki i zabrać kawałek z dinozaura. Bo przecież możemy, nie? A potem oczywiście wrócimy do listów. Chyba do profesor Einstein wrócimy troszeczkę później. No i tak, moi mili, właśnie chciałabym was zapytać, jak to wygląda u was? Wygląda, czy wyście widzieli ten helikopter? Bo ja go serio nigdy nie widziałam. No, oczywiście widziałam już go rozwalonego, tak? To standardowo. Dobra, to potrzebujemy. Dobra, 1 na 4. No dobra, to ja chyba też sobie to zaraz zrobię sama i po prostu do was wrócę, no bo tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Poza tym, że bierzemy próbki z lodu i próbki z Dinusia. Dinuś będzie niestety przez nas naruszony. Ej, myślałam, że się zmieszczę tutaj. No, come on, come on, come on. Musimy tylko wziąć Dinusia i będzie spoko. Weźmiemy sobie jeden Dinusiowy kawałek. No i ja sobie sama skończę po prostu. Okej. Okay. Hits. Klik, klik było. Dobra, to co? To ja zaraz do Was wrócę, jak już to skończę. Widzimy się u Nika. Tu jeszcze a propos opisu, proszę bardzo. Są i opisy. Okej, i wracamy sobie już do Nika. Wracamy do Nika ze wszystkimi próbkami, chyba dziewięcioma. Więc zobaczmy, co tam Nik nam ciekawego powie na temat próbek. Okej. Dzięki paleontolodzy z AAM na pewno chętnie zobaczą te próbki. Proszę bardzo. Piękne próbki lodu. Muszę je wysłać tak szybko, jak to możliwe. Mam nadzieję, że się nie roztopią. Też mam taką nadzieję, aczkolwiek może lodówka jakaś. Owinę je w folię i styropian. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, upadły kolega AAE. Nowe próbki muszą być wysłane. Dobrze. Dobrze, więc twoje próbki są spakowane w pudełka, które muszą być wysłane pocztą. Możesz je wziąć i spróbować wcisnąć do nadawczej skrzynki pocztowej. Ważne jest, aby zaadresowane do AAE. Aby były. Ojej, a coś. Zaadresowane do AAE. Dzięki czemu. Jezus Maria, przepraszam. Będą wiedzieć, że moja sprawa jest w toku. Tosio, co się dzieje, pyszczku? Co się stało, misiu, pysiu? Cześć, kochanie. Dobra, 1 na 2. Zaraz będziemy kończyć, ja muszę go ogarnąć. O, siema, Lorraine. Okej, okay. Warunki spełnione, ale skrzynka dalej się świeci. Siema, siema, pozdrawiamy. Hej, Alien, hej, hej, pozdrawiamy. Dobra. Pozdrawiamy, Lorraine. Okej, okay. I co? I tutaj mamy, o tak.
Dzięki za pomoc, Lilian. To będzie bardzo ekscytujące, aby usłyszeć, co AAE ma do powiedzenia. Także mi się pysie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapy się w górę. Do zobaczenia na końskim szlaku starskiego. Pa, pa! A, to tutaj buta. Okej. Okay.